Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne strzelce na czytaniu rocznym na 2021 rok. Dzisiaj zrobimy sobie rozkład z kilku talii. Najpierw wylosuję dla Was z tarota snów jedną kartę przewodnią na rok 2021. Zobaczymy, czy ona będzie wspierać, czy ostrzegać przed jakimiś wydarzeniami. Następnie na każdy miesiąc przyszłego roku wylosuję dla Was po dwie karty z dwóch różnych talii. I po kolei będziemy opisywać, co tam się zapowiada ciekawego na nadchodzące miesiące przyszłego roku. Na zakończenie wylosuję dla Was jedną kartę mistrzów duchowych. Być może jest jakaś wskazówka, na co macie zwrócić uwagę, nad czym popracować. I już na zakończenie tradycyjnie klucz anielski, czyli jedna myśl, jedna puenta od naszych aniołków. Karty są już potasowane, przygotowane do rozkładu, żebyśmy tutaj nie zabierali czasu tym tasowaniem. Tylko zrobię sobie tu porządek, kochani, i zaczynamy. Najpierw poprzez przełożenie wylosujemy jedną kartę przewodniczkę. Już patrzymy, jaka energia będzie sprzyjać strzelcom w 2021 roku. Osiem kielichów. Ósemka kielichów. Odejścia, powroty. Jakieś wypalenie, jakieś zakończenie czegoś. Szukacie zmian, szukacie pozytywnych rozwiązań. To może być zmiana pracy, to może być powrót do domu po okresie przebywania gdzieś za granicą. To może być powrót bądź odejście od partnera. Ósemka kielichów pokazuje, że w danym miejscu, w danej sytuacji, w której się znajdujecie, nie czujecie już satysfakcji, spełnienia. Czujecie pustkę i poszukujecie innej drogi ku szczęściu, ku spełnieniu marzeń, ku jakichś takich emocji, które wypełnią Wasze życie, zrealizują Wasze plany. Osiem kielichów, karta zmęczenia jakąś sytuacją. Być może potrzebujecie na chwilę odejść, zastanowić się. Nie palicie mostów, nie zamykacie drzwi, ale potrzebujecie wytchnienia. I to być może będzie taka pauza, która pozwoli Wam zastanowić się nad tym, czego Wy tak naprawdę chcecie, co Was spełnia, co Was uszczęśliwia. W każdym momencie, jeżeli poczujecie poprawę, możecie wrócić. Natomiast jest to zmiana kierunku, głównie pod względem emocjonalnym. Więc niektóre strzelce będą robiły porządki w 2021 roku. Jeżeli czujecie, że od dawna tkwicie w jakiejś relacji, która stoi w martwym punkcie, no nawet już się nie cieszycie swoim towarzystwem, jesteście raczej z rozsądku, z przyzwyczajenia niż dzielenia się wspólnym szczęściem, być może strzelec zdecyduje się na to, żeby coś w tym kierunku zmienić, bo chce być szczęśliwy, nie chce żyć w jakiejś patowej sytuacji, chce czuć, chce być kochany, chce cieszyć się życiem i czerpać z niego całymi garściami, tak? To samo dotyczy pracy i spraw zawodowych. Jeżeli jesteście w pracy, która nie przynosi Wam satysfakcji i pod względem tego, co robicie i też oczywiście spraw finansowych, praca jest, bo jest, ale tkwicie tam, tak? I nie widzicie zupełnie perspektyw rozwoju, wyniesienia czegoś korzystnego z tego. Czujecie, że marnujecie czas, też będziecie poszukiwać zmiany, będziecie dążyć do rozwoju i być może podniesienia sobie tej stopy życiowej, tak? Czyli wchodzimy o ten szczebelek wyżej, chcemy czegoś więcej, zmieniają nam się oczekiwania, priorytety. W tle mamy ten księżyc, który tak świeci, może podążacie za przede wszystkim intuicją, tak? Chcecie stworzyć coś fajnego, coś, co Was uszczęśliwi, spełni i zrealizuje w 100%. I taki będzie ten rok, moi kochane strzelce. Oczywiście jest to karta dwuznaczna, no, jedni będą odchodzić, inni znowuż będą wracać, bo zatęsknią, no, księżyc to też tęsknota, tak? Ze stworzeniem idealnej relacji bądź fajnego miejsca pracy, więc tutaj no, może wracacie do jakichś planów z przeszłości, może
otwierają się jakieś możliwości, nagle zaczynacie dostrzegać, że coś jest nie tak, zwłaszcza jeżeli macie kontakt z zodiakalnymi rybkami, więc tutaj jedni będą wracać, jedni odchodzić, jedni coś zmieniać, bo po prostu czują się wypaleni, rozdarci emocjonalnie i czegoś brakuje, tak, w tej waszej relacji, a może po prostu zmęczenie i trzeba na chwilę oderwać się od czegoś, żeby uspokoić emocje. No dobrze, kochani. To tyle, jeżeli chodzi o ósemkę kielichów. Zmiany. Zmiany, myślę, że chcecie poprawić coś na lepsze, więc to jest dobra wskazówka. I teraz rozkładamy sobie karty na poszczególne miesiące. Przekładam talię. Jedną i drugą od razu też. I przechodzimy do rozkładu. Styczeń 2021 dla strzelca. Karta głupca. Widzicie, już nowy początek, czyli razem ze styczniem, pierwszy miesiąc roku i wy zaczynacie coś od zera. Jednak zaryzykujecie. Coś nowego. Może być to jakiś nowy projekt, nowy pomysł, nowy związek, nowa praca, nowe życie, wyjazd, podróż i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, jak to będzie. Luty 2021. 7 kielichów. Marzec. 5 buław. Kwiecień. 4 denary. Maj. Rycerz denarów. Czerwiec. Maga. Ok. I teraz lipiec 2021, 2 miecze, sierpień, 8 kielichów, wrzesień, wisielec, październik, sąd ostateczny, listopad, rydwan i grudzień, karta siły, karta mocy. Dużo wielkich arkan, mocnych. Karty, które mówią, żebyście walczyli o swoje marzenia, walczyli o realizację jakichś planów, mieli rękę na pulsie, odważnie działali i kontrolowali wszystko. Nieraz sytuacja wymaga, żebyście przejęli kontrolę. Jak wy nie zadecydujecie, to nikt za was nie zadecyduje i no, trzeba się skupić na tym, żeby osiągnąć jakiś cel, tak? Mieć tą odwagę i wewnętrzne takie samozaparcie, żeby ruszyć za marzeniami. Patrzę, jak to widać, bo znowuż miałam przerwę, kochani. Przepraszam, że tak czekaliście, ale musiałam na listopad zrobić czytania. Więc tutaj te roczne troszeczkę musiały poczekać, ale już teraz robię dla wszystkich znaków i będzie ok. Już, już, już. Dobra. Więc mamy podstawowe karty i teraz dobieramy. Dobieramy karty. Styczeń 2021. Luty. Marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień. Ok, chyba wszystko widać. Przypomnę, kochani, zanim zaczniemy to czytanie, że jest to czytanie ogólne, nie dla każdego będzie rezonowało i nie od razu, więc trzeba poczekać troszeczkę miesięcy, żeby no, sprawdzić, czy wyszło, czy nie wyszło, tak? Rok raczej stabilny, poradzicie sobie, no nie ma jakichś takich ciężkich, trudnych kart. Zmiany, podróże, wyjazdy, powroty.
Praca będzie, być może czasami będziecie musieli się zastanowić nad jakimś projektem, nad jakąś sytuacją, ale dobrze wybierzecie, bo widzę tutaj na koniec roku dwie mocne karty sukcesu, czyli ciężką pracą, determinacją, odpowiednią taktyką, odpowiednim podejściem do spraw, które czasami będą niełatwe i takim uporem wewnętrznym uda Wam się przepchnąć każdy temat życiowy, tak? Czy to chodzi o pracę, czy o związek. Wy wyznaczacie kierunki, którymi chcecie podążać. No dobrze, zacznijmy sobie, kochani, zatem od stycznia. Mamy kartę głupca i królowa kielichów. No, jeżeli chodzi o sprawy zawodowo-finansowe, jakiś nowy pomysł, który przeczuwacie, że jest fajnym pomysłem, może jakaś tak intuicja Wam coś podpowiada, żeby w jakiś temat uderzyć. Natomiast dobre negocjacje i jeżeli myślicie o jakimś nowym początku, to jest to bardzo dobry pomysł. Nie rezygnujcie z tego. Ta sytuacja jest bezpieczna. Ta propozycja pracy bądź nowa oferta, która tutaj się pokazuje, zwłaszcza jeżeli byłaby ona właśnie podpowiedzią przez raka, skorpiona bądź ryby, no to skorzystajcie z tego, bo nie widzę tutaj zagrożenia. Jeżeli chcecie zacząć coś nowego, nie wiem, planowanie podróży, nowego życia, nowa praca, jakieś, nie wiem, przeprowadzki bądź wyjazdy, nowy związek jak najbardziej, to jest to wszystko bezpieczne dla Was i nie musicie się niczego obawiać. Świetny pomysł. Dobra, że tak powiem, dobry kierunek działań. W uczuciach, kto tak wali znowuż, no dlaczego Wy mi przeszkadzacie nagrywać? Mam nadzieję, że nie słyszycie tego młotka czy tam czegoś, no kurczę, sąsiedztwo, no niestety. Ale wracamy do tematu. W związkach jakieś zmiany. I teraz tak, albo zaryzykujecie związek właśnie z rakiem, skorpionem bądź rybką. Biorę tutaj nacisk na raka, bo królowa kielichów to jest właśnie rakowa karta. Te panie, które planują dzidziusia, jak najbardziej, myślę, że spełni się Wasz plan. Więc tutaj te osoby, które chciałyby, żeby w 2021 roku powiększyła im się rodzina, no życzenie może się spełnić. Wchodzicie w jakąś relację, która wydaje się być bezpieczna i na razie widzę, że jesteście przekonani, że to jest dobry wybór, że ta osoba jest dla Was dobra, że Was rozumie. Jesteście być może już nawet zakochani, bo królowa, no to już taka świadomość swoich emocji i uczuć, tak? Dojrzale podchodzimy do niektórych spraw. Nie myślcie, że to jest głupie i nierozważne. Nawet jeżeli wchodzicie w związek z młodszym partnerem bądź partnerką, jest znaczna różnica wieku, nie zwracajcie na to uwagi. Ważne, żeby Wasze serce i intuicja podpowiadały Wam, że to jest to coś. Że czujecie się dobrze, że jesteście wreszcie zakochani. Może to na razie jest przyjaźń, ale jest szansa, żeby zbudowało się z tego coś więcej. Więc tutaj zwłaszcza samotne strzelce mają szansę poznać kogoś. Natomiast w stałych relacjach myślę, że nawet jak były jakieś okresy kryzysu bądź takich cichych dni, zaczniecie od nowa z zaufaniem, z miłością i z takim przyjacielskim nastawieniem, wsparciem przede wszystkim wzajemnym, że wszystko się uda, że jesteście sobie bliscy i warto walczyć o tą relację. W niektórych związkach może pojawią się tematy na temat dziecka. Więc fajnie. Styczeń pokazuje nowe możliwości, nowy start w różnych dziedzinach życia. Zobaczmy, co przynosi luty. No, moi kochani, 7 kielichów i 2 kielichy. Jeżeli chodzi o pracę, no to niektóre strzelce będą się zastanawiały, jeżeli dokonałyście wyboru nowej pracy, bądź już jest jakaś oferta zaproponowana, już jakieś umowy leżą na stole, będziecie się zastanawiać, jak to będzie, czy ta praca spełni Wasze oczekiwania, czy będzie tak dobrze, jak Wam jest to mówione, jak Wam jest to obiecywane i przedstawiane w dokumentach.
No, siedem kielichów to są różne plany, różne marzenia, naprawdę wiele byście chcieli osiągnąć. Czasami są to takie nawet fanaberie, fantazje, ale no moi kochani, kto nie kreuje, kto nie marzy, no ten później no nie za bardzo ma to życie takie spełnione i kolorowe, więc tutaj fajnie, że macie różne możliwości, różne jakby wersje wydarzeń. To jest też dobre pod tym względem, że jesteście przygotowani na to, co może się wydarzyć. Nie tylko tak będzie dobrze, ale zastanawiacie się, że może być też różnie, więc później nie będzie zaskoczenia i takiego niemiłego rozczarowania. Natomiast dwójka kielichów pokazuje, że jest fajna współpraca, jest dobre porozumienie, jest partnerstwo biznesowe, jest dogadanie się na dany temat i myślę, że ta współpraca będzie owocna, więc tutaj na razie no, nie musicie się o nic martwić. Musicie uwierzyć, że będzie dobrze. Co w związkach? W związkach zastanawianie się, czy to już jest ten jedyny partner bądź partnerka, czy to już jest prawdziwa miłość, czy na razie tylko przyjaźń. Być może wydarzenia dzieją się tak szybko, że nawet jesteście zaskoczeni. Niektóre strzelce być może marzą o takiej prawdziwej miłości, żeby znaleźć tego partnera, takiego od serca, od ducha, który będzie tym jedynym, tą jedyną, tą połówką jabłka, która spędzi resztę życia przy naszym boku, będzie takim partnerem docelowym na dobre i na złe. Zastanawiacie się, marzycie, fantazjujecie. No jedne marzenia są na wyciągnięcie ręki, po inne trzeba troszeczkę wyżej, że tak powiem, wyciągnąć tą dłoń, być może podskoczyć, być może nawet gdzieś tam trzeba po kilku szczeblach drabiny wejść, żeby je osiągnąć. Nie jest tak łatwo, ale warto marzyć, warto oczekiwać, warto czekać i starać się. Wydaje mi się, że może być z tego związek. Na dwa kielichy jest to karta takiego duchowego porozumienia i szansa na prawdziwą miłość, na udany związek. Więc jeżeli tylko będziecie się starać, jeżeli tylko będziecie dobrze widzieć, dobrze słyszeć i odczuwać to, co się między wami dzieje, to sami intuicyjnie dojdziecie do wniosków, czy to jest to, czy nie. No musicie po prostu oddać się wszystkim zmysłom, emocjom i zaangażować w tą znajomość. I wtedy same się, że tak powiem, wydarzenia określą, czy jesteście sobie pisani, czy też nie. W stałych relacjach jest miłość, jest partnerstwo, jest dobrze. Może jakieś pomysły, może jakieś fantazje, które będziecie chcieli spełnić, żeby jeszcze bardziej ten ogień pomiędzy wami się rozniecił. Na pewno nie będzie wam się nudziło. Nie pozwolicie, żeby jakaś rutyna wkradła się w wasz związek. Jeżeli coś nie gra, staracie się wypracować jakieś kompromisy i znaleźć pomysł na siebie i na związek, tak? Żeby się zbliżyć i żeby jednak to partnerstwo było cały czas na tym najwyższym poziomie porozumienia i zauważania partnera w związku, żebyście się nie oddalali, nie mijali gdzieś tam po drodze, żeby praca też nie zabierała tego czasu, który powinien łączyć dwojga ludzi. Więc tutaj no, musicie pracować nad sobą, tak? Dobrze, to mamy luty. Przechodzimy do marca. Pięć buław i król buław. Kochani, piątka buław zazwyczaj pokazuje jakieś konflikty, jakieś sprawy, które wymagają odwagi, zdeterminowania, żeby no, zmierzyć się z jakąś trudną sytuacją, ewentualnie przekonać kogoś do swoich racji, bądź no, walczyć o stanowisko. Król buław jest to firma, może to być pracodawca, może być to ogólnie praca, zajęcie, które chcecie kontynuować w danej pracy. Więc tutaj może być jakieś zamieszanie. No nie wiem, czy walka o stołki, czy o utrzymanie pozycji zawodowej, czy ogólnie o to, żeby być w tej pracy. Jeżeli była jakaś tutaj wcześniej propozycja i zastanawialiście się, jak to będzie, no tutaj piątka buław pokazuje, że być może jest dużo też chętnych na to stanowisko i no musicie się pilnować. Być może decyzja należy od pracodawcy. Natomiast jeżeli macie własny biznes, własną firmę, no musicie dopilnować wszystkiego, bo po pierwsze, może być silna konkurencja na rynku, więc trzeba będzie znaleźć sposób, żeby się wybić i pokazać, że jednak to wasze produkty, wasze
no jakieś oferowane właśnie klientom, czy to usługi, czy właśnie produkty, tak, no zasługują na to, żeby je nimi się zainteresować. Może chodzi też o cenę, natomiast jeżeli pracujecie na etacie, może być informacja taka, że zbyt wielu chętnych jest, tak, i być może będą jakieś zmiany. Ale myślę, że sobie poradzicie. Jeszcze coś miałam powiedzieć dla tych, co prowadzą własną działalność. No właśnie, konkurencja na rynku, ale też wytrwać w trudnym być może okresie. Bo luty, marzec czasami jest takie zamieszanie gdzieś tam, zwłaszcza w handlu, no zależy w jakim temacie działacie, ale są tak zwane suche, martwe sezony, tak? Więc może o to tutaj chodzi, więc trzeba wytrwać sytuację. No król pokazuje, że Wy macie doświadczenie, że macie długoletnią firmę z tradycjami, z dobrą opinią, jesteście znani, no i trzeba po prostu tutaj zawalczyć o przetrwanie, tak? Więc jeżeli no, nie wiadomo, jak będzie z tą pandemią, nie wiadomo, jaki będzie przyszły rok z tymi obostrzeniami, ale myślę, że sobie poradzicie, no bo król jest to osoba, która jest bardzo przedsiębiorcza, ma charyzmę, wie, jak działać. Ma niezwykłe doświadczenie, żeby sobie poradzić w niejednej sytuacji, bo dużo przeszła, dużo doświadczyła i no, nie, na pewno nieraz była w takim momencie, gdzie było lepiej bądź gorzej. Więc tutaj no, musicie wykorzystać swoje po prostu umiejętności, doświadczenie ku temu, żeby wytrwać w jakiejś sytuacji, gdzie może być jakieś zamieszanie, no bo ta piątka mówi właśnie o konfliktach, ale też obronie swojej firmy, obronie swojej profesji, no i rywalizacji, tak, żeby jednak tutaj tą konkurencję w jakiś sposób pokonać. Co w związkach? W związkach mogą być jakieś właśnie konflikty na tle być może jakichś decyzji. No, król buław jest to czasami taka osoba, zwłaszcza jeżeli właśnie jesteście w związku z baranem, lwem bądź strzelcem, natomiast ta energia może pokazywać też Was, że czasami jesteście zbyt dominujący, czasami chcecie za bardzo przeforsować swoje zdanie i to może doprowadzać do konfliktów. Być może trzeba emocjonalnie troszeczkę ochłonąć, dlatego mówi ta ósemka kielichów, że czasami odpuść sobie, zrezygnuj, nie walcz z wiatrakami, bo to i tak do niczego nie doprowadzi, tak? Trzeba unikać negatywnych emocji i starać się poszukiwać dobrego rozwiązania, żeby te kielichy wypełnić no, radością, spokojem, miłością, pozytywnymi emocjami, pozytywnym nastawieniem do sytuacji, a nie jakimś takim ciąganiem się za głowy, szarpaniną, nawet złośliwościami, bo nieraz to już nawet nie chodzi o tą sprawę, która doprowadziła do konfliktu, tylko po prostu robicie sobie na złość, żebym pokazała, że to ja mam rację, a nie partner, bądź odwrotnie. Więc tutaj uważajcie na to. Natomiast może być jakaś, pojawić się też konkurencja, moi kochani. Może zawrócić Wam w głowie jakiś król buław. No właśnie, tutaj strzelce będą się zastanawiały, co zrobić, zwłaszcza w stałych związkach, tak? Natomiast te strzelce, które tutaj zakochały się w kimś i jest szansa, żeby właśnie rozwinąć jakąś nową relację, może się pojawić konkurent też w postaci tego króla buław. Ktoś starszy, ktoś taki, no... energie buław to są tacy mężczyźni bądź kobiety, no sprytne, które umieją wykorzystać swój urok osobisty, wdzięk, no wiedzą jak podejść, jak zagadać, jak że tak powiem, zdobyć partnera bądź partnerkę, bo działają, bo nie zastanawiają się, nie kochają skrycie, tylko po prostu przechodzą do działania. Więc tutaj chodzi o to, kochane strzelce, żeby ktoś no nie ubiegł w Was, w Waszych poczynaniach, no bądźcie sprytniejsi, no i nie dajcie się tutaj pokonać komuś. Więc jeżeli zabiegacie jakąś piękną panią bądź pana, zwłaszcza raka, skorpiona bądź rybę, działajcie, nie odpuszczajcie, nie przyglądajcie się z zewnątrz, tylko po prostu realizujcie plan, bo ktoś może Wam tutaj pokrzyżować plany. Nie dajcie się. Więc tutaj marzec może być taki troszeczkę nerwowy, ale jednocześnie aktywny. No nie możecie spocząć na laurach, nie możecie czekać, tylko po prostu jak macie coś do pozałatwienia, macie jakieś właśnie priorytety, to działajcie. W firmie, no tak jak mówię, w pracy może być lekkie zamieszanie i to nie chodzi tylko właśnie o miejsce pracy, ale głównie
o to, co się dzieje na rynku bądź w danej przestrzeni waszej działalności, tak? Bo to nie tylko handel i usługi, ale też sprawy biurowe, jakieś takie papierkowe, logistyczne, więc tutaj też trzeba zwrócić na to uwagę. Co, kochani, mamy w kwietniu? W kwietniu mamy 4 denary i 9 denarów. No, moi kochani, karty te pokazują, że 4 denarów i 9 denarów dobre sprawy finansowe. Więc tutaj, jeżeli walczyliście o jakieś miejsce w pracy, na etacie, udaje Wam się je utrzymać, tak? No i nieźle zarabiacie. Wasza tutaj pozycja zawodowa jest bezpieczna. 9 denarów jest to szansa zarobienia dobrych pieniędzy, ale to też są pozytywne zmiany. Może walczyliście tutaj o awans, o stanowisko i udaje Wam się to osiągnąć, tak? Ogólnie stabilna sytuacja życiowa. Jakoś jesteście nastawieni w kwietniu na gromadzenie, więc być może będziecie odkładać, oszczędzać pieniądze. Niektórzy z Was zainwestują swoje oszczędności w nieruchomości, mieszkania, ziemię, grunty, domy, no nie wiem, coś związanego właśnie z nieruchomościami. Już, kochani, łyczek herbaty, bo zaraz stracę głos. Ale można powiedzieć, że jeżeli chodzi o pieniądze, będziecie mieć mocną sytuację zawodową, praca będzie, oszczędności będą, bo jesteście nastawieni na gromadzenie i mało tego, zawdzięczacie to sami sobie, tak? Więc nikt Wam nie może powiedzieć, że o, bo dzięki mnie to tam zarobiłeś. Nie. Mogliście liczyć tylko na siebie i udało Wam się, tak? Udało Wam się utrzymać i pracę, i pieniądze. Jakieś operacje finansowe, jakieś inwestycje też przyniosą Wam duże dochody, więc tutaj no 9 denarów jest to karta obfitości, zadowolenia ze swoich wcześniejszych decyzji. Po prostu pieniędzy w kwietniu nie będzie Wam brakować. Co w relacjach? Jeżeli biliście się, kochani, o kogoś, udaje Wam się tą osobę zatrzymać przy sobie. Jesteście bardzo szczęśliwi, budujecie, jest szansa na zbudowanie stałej relacji, natomiast w stałych związkach bardzo dobrze. Czujecie bliskość, czujecie, że macie partnera przy sobie. Jeżeli były jakieś tam niedomówienia, jakieś sprawy, jakieś konflikty w tym marcu, tak, że gdzieś tam się za te głowy przysłowiowo ciągnęliście, były jakieś cięte riposty, to teraz jest wszystko ok. Możecie polegać na partnerze, partner na Was, jesteście zadowoleni i szczęśliwi, oby tak dalej. Więc tutaj bardzo dobry kwiecień. Kwiecień naprawdę fantastyczny, oby się spełniło. Co w maju, moi kochani? W maju mamy rycerza denarów i asa buław. No, moi kochani, jeżeli zainwestowaliście jakieś pieniądze w kwietniu, jakieś oszczędności nagromadzone, to zobaczcie, co do Was idzie. As buław i rycerz denarów. Rycerz z denarów zapowiada pieniądze, nagrody, awanse, wyróżnienia. Rycerz denarów mówi, że to, na co czekaliście, wreszcie teraz się realizuje i spełnia. No, sukces zawodowy na pewno. Jeżeli prowadziliście jakieś transakcje, jakieś inwestycje, to udaje Wam się to, że tak powiem, doprowadzić do konkretnego celu. Osiągnęliście swój zamiar. Rycerz denarów to są też jakieś pieniądze z zewnątrz, więc jeżeli, nie wiem, no, staraliście się o kredyt, staraliście się o jakieś dofinansowanie, o jakieś dotacje, to też naprawdę jest szansa tutaj stworzenia i otrzymania jak najlepszych profitów. No, będziecie bardzo zadowoleni. As buław jest to szansa sukcesu, rozwijania się w danym temacie zawodowym i pomału dążenie do zrealizowania, ale też osiągnięcia jakiegoś pułapu, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, tak? Rycerz mówi o przypływie gotówki, o nagrodach, prezentach, wyróżnieniach, realizacji swoich planów, zadowolenia z oczekiwanych efektów, tak? Długo na coś czekaliście i teraz się to zrealizowało. Możliwa też podróż jakaś zawodowa. Więc bardzo fajnie, natomiast w związkach, no, jeżeli jesteście w związku z zodiakalnym bykiem, no to będą naprawdę fajne momenty zbliżenia się do siebie. Jest to karta zaufania, karta tworzenia stałej, mocnej, konkretnej relacji. Natomiast jeżeli jesteście już w związku, to pomalutku, pomalutku, pomalutku
No, idzie to w dobrym kierunku, wręcz bym powiedziała rewelacyjnym, bardzo się sobie podobacie, jest ta bliskość, jest namiętność, jest zaufanie, jest szansa stworzenia fajnego, udanego związku i dobrej przyszłości razem, tak? Piękne karty, bardzo ładnie. I w sprawach zawodowych i uczuciowych na razie pierwsza połowa roku mogę powiedzieć, że jest naprawdę fajna. Co, kochani, w czerwcu? O, przewróciła mi się tu ósemeczka. Stój, dziewczyno. Dobra. No, mamy maga i mamy znowu piątkę buław, więc kochani, no znowu musicie tutaj walczyć o swoje, zwłaszcza ci, co mają swoją firmę. No niestety, może znowuż jakiś pomysł odnośnie konkurencji, żeby tą konkurencję jednak w jakiś sposób dominować. Mag kreuje, mag narzuca swoją wolę, mag rozpoczyna coś nowego. Może jakaś filia, może jakaś nowa firma konkurencyjna. Jakiś nowy początek, ale pewność siebie, że uda Wam się przeforsować właśnie jakiś pomysł i zrealizować jakiś cel. Więc tutaj jest siła realizacji, wykorzystywanie swojego talentu, odpowiedniej taktyki dyplomatycznej, tak? Kontrolujecie wszystko. Wprowadzacie być może jakieś nowinki w firmę, bez względu na to, jak działa na rynku konkurencja. Jeżeli natomiast prowadzicie firmę, no i nie wiem, musicie to przedyskutować z jakąś radą nadzorczą, nie wiem, z jakimiś współpracownikami, to też będziecie się starali przekonać tych wszystkich, te wszystkie osoby, które w jakiś sposób rozwijają z Wami ten biznes, żeby wprowadzić jakieś nowinki, bo macie ku temu talent, możliwości, pieniądze, wiedzę, żeby coś rozwinąć, więc tutaj no, jakiś nowy początek. Niektóre strzelce mogą zmieniać pracę, ale to raczej tak na marginesie, no, ale trzeba to zasygnalizować. Natomiast wydaje mi się, że panujecie nad wszystkim, przejmujecie kontrolę i mimo jakichś tam być może małych konfliktów, wytrwale dążycie do określonego celu. To są dwie karty, które mówią: zmobilizuj się, walcz o swoje, nie poddawaj. Musisz wygrać tą sprawę, tak? Tylko bądź wytrwały i konsekwentny. Jeżeli chodzi o związki, moi kochani, będziecie troszeczkę dyktować warunki, czyli ma być tak, jak Wy chcecie. Jeżeli partnerowi się to nie podoba, czas się pożegnać. Będziecie trochę dominować być może w związku, ale też nie pozwolicie sobie, żeby ktoś Was zdominował. Więc tutaj być może będzie takie dążenie troszeczkę do równowagi. Natomiast cały czas ktoś może tam gdzieś w okolicy czyhać być może na Waszego partnera bądź partnerkę, którym się interesujecie, zwłaszcza jeżeli tutaj być może pojawił się jakiś nowy zodiakalny byk miesiąc wcześniej dla osób, które wchodzą w jakiś nowy związek, no to będą musiały tutaj wykazać się swoim sprytem i musicie oczarować tego partnera, tak? No i jeżeli tylko bardzo będziecie chcieli, to osiągniecie sukces, bo dla maga nie ma rzeczy niemożliwych. Nawet jak on, że tak powiem w cudzysłowie, legalnie nie może czegoś zrealizować, to użyje odpowiednich zaklęć, odpowiednich sztuczek, żeby jego było na wierzchu. Jesteście w karcie maga, moc należy do Was, wykorzystajcie talent, spryt, swój czar osobisty, urok, tak? Być może się uda. Więc tak tutaj to, kochani, wygląda w czerwcu. Mamy pierwszą połowę roku i oczywiście 33 minuty. Mam nadzieję, że wyrobimy się w godzinie. Co do spraw urzędowych, czasami trzeba będzie no, zmierzyć się z jakimiś sytuacjami, kochani, ale Wy macie dar przekonywania, więc wydaje mi się, że każdą sytuację załatwicie po swojej myśli. Tylko trzeba po prostu walczyć, nie ustępować. Walczyć o swoje, zwłaszcza jeżeli jesteście świadomi swojej mocy, takiej wewnętrznej potęgi i tego, że racja jest po Waszej stronie. I nie pozwólcie sobie, żeby ktoś Wam wmówił, że jest inaczej. Jeżeli widzicie, że macie sprawę wygraną, czy to sądową, czy jakąś urzędową, czy ogólnie gdzieś tam w jakichś sprawach zawodowych bądź prywatnych, no nie ustępujcie, tylko walczcie o swoje, żeby nie pozwolić komuś wejść sobie na głowę i przyznać jakieś nie do końca zgodne z prawdą historie. Dobrze, zaczynamy lipiec, moi kochani. Dwa miecze.
i Wisielec. Jakaś decyzja, nad którą musicie się zastanowić, trzeba będzie coś przełożyć. Dwie karty, które pokazują, zanim podejmiesz decyzję, zanim powiesz, co na ten temat myślisz, poczekaj, utwierdź się w przekonaniu, odłóż to na inny moment. Mimo że Wisielec zawsze zwyczaj dostaje olśnienia i on tak naprawdę wie, czego chce, być może czasami okoliczności zmuszają do tego, żeby w danym momencie nie rozpocząć jakiejś inwestycji, nie rozpocząć jakichś działań, bo trzeba po prostu coś przeczekać. Niektóre strzelce w lipcu pojadą sobie na urlop i będą po prostu odpoczywać. Na razie nie chcą myśleć, nie chcą wiedzieć, co się dzieje w pracy. Umysł odpoczywa, odłączacie się, odcinacie się od wydarzeń takich życia codziennego. Więc tutaj po tych kartach można powiedzieć, że być może jakiś temat zawodowy weźmiecie do domu i pozwolicie sobie, leżąc gdzieś na hamaku na Teneryfie bądź nie wiem, we własnym ogródku działkowym na łonie natury, będziecie się zastanawiać, natomiast odcinacie się zupełnie od spraw zawodowych. W lipcu urlop, odpoczywacie, ten miesiąc jest dla Was. Niektóre sprawy muszą po prostu poczekać, zostać przełożone na inny moment. Co w związkach? W związkach, moi kochani, mogą być jakieś ciche dni, natomiast, nie wiem, czy Wy się zablokujecie, czy partner się zablokuje, jakoś nie możecie się dogadać. Rozbieżnie patrzycie na różne tematy i nie ma jakiejś spójności, a być może strzelec na razie nie chce o tym myśleć, mówi, daj mi czas, muszę się zastanowić, każdą sprawę zobaczyć z różnej strony, z innej perspektywy, nie dam Ci odpowiedzi od razu, tak? Więc tutaj taki czas zawieszenia i jeżeli chodzi o pracę i o sprawy właśnie takie życiowe, może potrzebujecie czasu, albo na ten moment jesteście niezdecydowani, po prostu nie widzicie rozwiązania i ta sprawa musi być przełożona na inny moment. No dobrze, kochani. To teraz przejdźmy sobie do sierpnia. 8 kielichów i as kielichów. No właśnie, bardzo emocjonujący miesiąc. No i tutaj mamy tą ósemkę kielichów, więc tak. Jeżeli chodzi o sprawy zawodowo-finansowe, wydaje mi się, że wreszcie znaleźliście tutaj jakieś rozwiązanie sytuacji, która zmierza w dobrym kierunku. Dokonujecie jakiegoś dobrego wyboru, jesteście tak tym podekscytowani i, że tak powiem, w cudzysłowie napaleni na jakiś projekt, że jak najszybciej chcecie zmian. Jeżeli widzieliście, że coś, co do tej pory robiliście, czy to na etacie, czy we własnej firmie, nie zdawało egzaminu, po prostu nie przynosiło oczekiwanych efektów, uciekacie od tego. I bardzo dobrze, bo wiadomo, jeżeli studnia wyschła, nie ma wody, więc bez sensu czekać, aż spadnie deszcz, trzeba po prostu znaleźć inne rozwiązanie, poszukać jakiejś oazy albo wykopać następną studnię, która przyniesie tą życiodajną wodę. Ja oczywiście mówię to wszystko w przenośni, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Jeżeli źródełko wyschło, nie ma sensu nad nim się skupiać i czekać na cud. I to dotyczy spraw zawodowych, kochani. Jeżeli czujecie, że coś jest nie tak, że tutaj z tego pieca chleba nie będzie, trzeba coś zmienić. I Wy macie jakiś pomysł. Znowu mamy ten księżyc, który właśnie pokazuje inspirację, chęć stworzenia czegoś, taki intuicyjny wybór, impuls, który mówi, zaryzykuj, zainwestuj, zmień tą pracę, idź w tym kierunku, tak? Ta myśl gdzieś wewnątrz nas, którą nazywamy intuicją, która właśnie podpowiada, w jakim kierunku działać. No, niektóre strzelce mogą bardzo zakochać się w zodiakalnych rybkach, ewentualnie wracają do jakiegoś tematu miłości. Być może odchodzą od jakiegoś partnera, bo się zakochały, bądź jednak wracają, bo doszły do wniosku, że jednak to jest wielka miłość i chcecie być razem, bo razem czujecie się dobrze, wspieracie się nawzajem i jest to coś, jest szansa, żeby ta miłość przetrwała, więc tutaj różnie, kochani, ja dlatego mówię różne wersje, żebyście sobie to dopasowali do swojej sytuacji życiowej, bo każdy z nas mają inną, więc tutaj przypasujcie to do siebie.
Natomiast As Kielichów zapowiada dobre wydarzenia, czyli pozytywne zmiany. Jeżeli tylko zaczniecie emocjonalnie, bo to nie chodzi, że wy fizycznie macie coś zmieniać, niekoniecznie. Czasami trzeba zmienić po prostu nastawienie samego siebie, emocjonalne, tak? Może to jest też planowanie jakiejś podróży, z której się bardzo cieszycie, ewentualnie powrót z jakiegoś wyjazdu, na którym byliście, tak? Natomiast w pracy pozytywne zmiany, w związkach myślę, że też no, zacznie się coś pozytywnego między Wami rozwijać, co można będzie nazywać już ostrożnie prawdziwym uczuciem, miłością, no i takim spokojem, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Natomiast emocji wielkich nie zabraknie przy tym. Co we wrześniu? Znowu Wisielec i 10 kielichów. No moi kochani, jeżeli tutaj padną jakieś słowa, ktoś będzie chciał się zaręczać, zakładać rodzinę i myśleć o małżeństwie i to może być przełożenie już od lipca, gdzie padły jakieś słowa, gdzie wy wiecie, czego chcecie, ale bądź partner zaproponował wam stały związek, a wy musicie się zastanowić. Pojawiają się jakieś uczucia, bądź zastanawiacie się, czy będzie z tego miłość. No nadal się zastanawiacie, tak? Powiem Wam tak, najpierw zaczniemy od spraw zawodowo-finansowych. Wisielec jest to przełożenie jakieś, przełożenie celowe, świadome, bądź czynniki zewnętrzne po prostu powodują, że nie możecie zrealizować jakiegoś swojego marzenia. Może jakiegoś rodzinnego biznesu, nie wiem, coś, co sprawi Wam dużą frajdę i przy okazji pozwoli zarobić duże pieniądze. Wisielec mówi o jakichś przeszkodach, niezależnych od Was. No i trzeba po prostu to przeczekać. Natomiast może być to też zwłoka. No, coś miało przyjść, miało się zrealizować, a coś, a niestety się opóźnia, więc tutaj musicie wykazać się cierpliwością. I spokojnie, że tak powiem, oczekiwać tych pozytywnych zmian. Natomiast w związkach, kochani, no też mogą być jakieś problemy, na przykład w zrealizowaniu, zaplanowaniu małżeństwa, ślubu. No, 10 kielichów jest to karta szczęścia, tak? I poczucia bliskości, przyjaciół, rodziny, zrealizowania czegoś związanego z partnerem. Przede wszystkim szacunek i bliskość i pełnia szczęścia. No jesteście razem i chcecie to pielęgnować. To słońce w tle Wam przyświeca, czyli jest szansa na zbudowanie prawdziwej rodziny, bezpieczny dom, małżeństwo, szczęście, bliskość, być może planowanie dzieci. Zastanawianie się, tak? Wisielec potrzebuje znowu czasu, ewentualnie, tak jak mówię, zrealizowanie jakichś planów Waszych życiowych musi być przełożone na inny termin, bo być może czynniki zewnętrzne no, nie pozwalają na ten moment spełnić jakieś swoje plany, marzenia. Więc ten Wisielec może mówić o przeszkodach zewnętrznych, ale też świadomej decyzji, że na ten moment coś trzeba przełożyć, bo być może jeszcze trzeba się zastanowić, być może trzeba zaplanować inną strategię, a być może obejść jakieś przepisy, bądź przeczekać jakiś okres trudny. No, widzicie, co się dzieje teraz na świecie, więc nie wiadomo, jak to będzie za rok. Ale ogólnie bardzo ładnie. No, niektóre strzelce też olśni, że to jest faktyczna miłość i że chcą być z tą osobą. Co mamy w październiku? Karta Sądu Ostatecznego i 10 mieczy. No, 10 mieczy mówi o takiej bezsilności i o tym, że jakaś informacja nas bardzo, bardzo, że tak powiem, dobiła mentalnie, ale to jest też informacja, że to, co najgorsze już jest za Wami. Zobaczcie, słoneczko wychodzi tutaj za horyzontu, za tych budynków. Teraz będzie tylko lepiej, nie musicie się już martwić, nie musicie już myśleć o jakiejś sprawie, która naprawdę nie dawała Wam spokoju. Być może chodzi tutaj o te sprawy załatwiane z małżeństwem, z partnerstwem, z biznesem, tak? Koniec. Ostatecznie, karta sądu mówi, ostatecznie sprawa się wyjaśnia, wszystko idzie w dobrym kierunku, nagłe, pozytywne zmiany na lepsze, tak? Poprawa sytuacji, odcięcie się od problemów. I wydaje mi się, że Wy w tym momencie odcinacie się od problemów, tak? Że teraz będzie tylko lepiej. Już nie musicie myśleć, nie musicie się zadręczać, zastanawiać. Koniec. Sprawa ostatecznie się wyjaśniła. Sąd oczyszcza atmosferę. Pokazuje, że szybkie są jakieś zmiany w życiu na korzyść.
Niektórzy będą się godzić, niektórzy będą wybaczać, niektórzy będą ostatecznie podejmować decyzję, że być może chcą być z tą osobą. Natomiast w sprawach zawodowo-finansowych koniec myślenia na temat jakiegoś problemu, tak? Więc tutaj... Ojej, co mi się tutaj okazało, że bateria nie działa? Przecież mam podłączone. Przepraszam, kochani, że się wyłączyłam na chwilę. Ale ostatecznie wszystko się wyjaśnia i zmierza w dobrym kierunku. Uwalniacie się od jakiegoś problemu, tak? Od jakiejś decyzji bądź spraw, które trzeba było przemyśleć. Więc tak tutaj, kochani, wygląda w październiku. No już wiem, kochani, co się stało, że ja na tryb baterii przeszłam. Prądu nie ma. Dobrze, że mam cały naładowany laptop, bo tak to by było kiepsko, jakbym na przykład nagrywała z komputera. Więc kochani, szybciutko, żeby udało mi się ten film dokończyć. W październiku będą się ostatecznie wyjaśniać jakieś sprawy, obojętnie czy to mówię prawne, związane z pracą, z zawodem, w uczuciach, w związkach. Ostatecznie kończą się jakieś problemy. Coś sobie wyjaśnicie, teraz będzie tylko lepiej, nie musicie już, że tak powiem, poświęcać się tej sprawie. Coś się zdefiniowało, tak? Wyklarowało i wyjaśniło. Listopad, mamy kartę Rydwan i Król Buław, więc sprawy zawodowo-finansowe naprawdę ruszają bardzo, bardzo, bardzo szybko. Macie kontrolę nad tym, co się dzieje. Dużo też jakichś wyjazdów biznesowych. Mogą być jakieś właśnie podróże, jakieś sprawy, które wymagają kontroli i takiej determinacji z Waszej strony. Te osoby, które planują zmianę auta, być może kupią sobie fajne autko w listopadzie, to tak na marginesie. Co jeszcze z tym Rydwanem? No Rydwan zapowiada szybkie zmiany i sukcesy, tak? Jest to taka karta, która ratuje z opresji i dowozi do wymarzonego celu, więc będzie się działo. Jesteście zdeterminowani, żeby działać i to Wy wyznaczacie kierunki, czy to zawodowe, czy właśnie w związkach. Natomiast te osoby, które mają własną firmę, wszystko zmierza w dobrym kierunku. Tak nakierowaliście tutaj to wszystko, że sytuacja jest opanowana i nie widać tutaj żadnego jakiegoś ryzyka, żeby tą pracę w jakiś sposób stracić bądź działalność zawiesić. Natomiast jeżeli pracujecie na etacie, może być dużo wyjazdów służbowych, dużo nowych jakichś pomysłów, może być prowadzona praca zdalna. Natomiast będzie praca i dalej widzę tutaj jakieś awanse, sukcesy, nagrody, docenienie Waszego zaangażowania w pracę. Więc Wasz fotel, gdzie tutaj ten król pokazuje, no nie jest zagrożony, tak? Mamy tutaj króla buław. I ja teraz tak patrzę, ja tu mówiłam, że był król buław, a tu król mieczy był, tu jest król buław. Więc tutaj, przepraszam, w tym marcu mogą być właśnie jakaś kłótnie albo takie zdenerwowanie, bo czekacie na decyzję od pracodawcy, bo król mieczy to jest osoba decyzyjna, która musi podjąć ważną decyzję i zdecydować się, kogo zatrudni, więc zatrudni Was, kochani, nie martwcie się o konkurencję. Musiałam to sprostować, bo tak patrzę, mówię, ale tu tak podobne, tu tutaj... A, ja już wiem, co oni zrobili. Oni się pomylili w opisie, zobaczcie. No dali tym różnym kartom ten sam opis. Zobaczcie. I to mnie wprowadziło w błąd. Przecież miecze to powinno być Swords. No, a tutaj mamy buławy, czyli to oni mnie wprowadzili w błąd. Ja muszę tutaj patrzeć. Dobrze, że to ostrze, co ona wyjmuje, to jest miecz, no. Tutaj się producent kart pomylił. No dobrze, już wszystko jest sprostowane. Już myślałam, że ja jakąś tutaj gafę palnęłam. No dobrze, moi kochani, więc sukcesy, sukcesy, jeszcze raz sukcesy. Zaangażowanie w pracę. W listopadzie będzie się dużo działo. Mogą być jakieś wyjazdy, podróże, jakieś zakupy, inwestycje też właśnie mówię w pojazdy. Może jakieś leasingi, może jakaś firma przewozowa, transportowa. Więc tutaj zwróćcie na to uwagę. Na pewno działacie w temacie, który znacie i dobrze Wam wszystko pójdzie. Natomiast w związkach wszystko jest pod kontrolą. Panujecie, żeby żadne z emocji, że tak powiem, no nie wyprzedziły tych drugich, żeby była zgoda
No wiecie, jak podchodzić do swojego partnera, zwłaszcza w tych takich długoletnich związkach, tak? Bo król buław to już też jest symbol właśnie takiego doświadczenia, gdzie już no, wiecie czasami co powiedzieć, jak opanować te emocje. Natomiast starać się zmieniać coś w swoim życiu, żeby iść do przodu, a nie cofać się do tyłu. Grudzień, moi kochani, karta sukcesów kolejnego. Mamy kartę siły i kartę głupca. Więc tutaj, no, moi kochani, jakieś nowe pomysły. Jeżeli chodzi tutaj o dzieci, bo patrzcie, głupcem zaczynaliście i głupcem kończycie. Jeżeli chodzi o dzieci, to te osoby, które mają tutaj dzieci, no myślę, że wszystko jest w porządku. Nie musicie się martwić ani o edukację, ani o wychowanie. Natomiast te osoby, które planują dzieci, no być może wreszcie tutaj się pod koniec roku uda coś zrealizować. Bo z takim nastawieniem tutaj, być może noworocznym postanowieniem, weszliście w ten nowy rok. Ale mniejsza o dzieci. Karta głupca pokazuje, żebyście czasami nie ryzykowali, zwłaszcza jeżeli walczycie z jakąś trudną sprawą. Żebyście na spokojnie wszystko brali, cierpliwie czekali na efekty, odpowiednio taktycznie podchodzili, zwłaszcza w rozmowach, jakichś negocjacjach, wypracowaniu sobie jakichś właśnie warunków. No i co? Dużo będzie pracy, dużo będzie siły z Waszej strony zaangażowania w to wszystko, ale to przyniesie jakieś nowe horyzonty, nowy początek, nową przygodę i jakieś nowe rezultaty, tak? Być może uda się zrealizować swoje marzenia, które gdzieś do tej pory, no, musiały być odłożone na tor boczny. Co jeszcze, moi kochani? To jest karta zodiakalnego lwa. No i karta głupca jest to karta nowego jakiegoś etapu w Waszym życiu, tak? Może właśnie z lwem. Natomiast poradzicie sobie, jesteście silni i ta karta tej mocy, tej siły pokazuje, że poradzicie sobie w każdej ciężkiej sytuacji. Bo wierzycie w to, co robicie. Jesteście zdyscyplinowani, odważni i sprytni w tym wszystkim. Macie po prostu siły, żeby coś nowego tutaj wdrożyć, opanować i wyjaśnić. Więc koniec roku taki podsumowujący, ale jednocześnie rozpoczynający coś nowego. W związkach będziecie razem, tylko trzeba po prostu dojrzale być może podejść do partnera albo odpowiednio z nim rozmawiać, jeżeli on jest w jakiś sposób niedojrzały emocjonalnie, no bo ten głupiec czasami pokazuje taką osobę, która sama jeszcze nie wie, czego chce, nie wie, jak rozmawiać, czasami właśnie robi jakieś głupstwa i trzeba to wybaczyć. No niestety, musicie zacisnąć zęby i jakoś tutaj kontrolować tą sytuację. Natomiast te osoby, które planują podróż w grudniu, jak najbardziej Wam się to uda, mimo niesprzyjających jakichś okoliczności, postawicie na swoim, bo Wy zawsze, kochane strzelce, macie to, co chcecie. No, uwierzcie w swoją moc, tą energię buław, działanie i wewnętrzny taki upór, tak? Zawsze, co tam sobie upatrzycie, to ustrzelicie tym swoim łukiem, więc zwracajcie na to uwagę. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Bezpieczny rok, więc nie macie co się martwić. Dużo będzie takich spraw, od których być może trzeba będzie odejść, nad którymi trzeba będzie się zastanowić, ale myślę, że sobie spokojnie z tym poradzicie. Najważniejsze, żeby myśleć pozytywnie i uparcie, że tak powiem, dążyć do określonego celu. Zobaczcie, nawet nam tu świeczki zgasły, ale już szybciutko uzupełnię, żeby było ładnie. Już wybieram dla Was informacje od mistrzów duchowych, na co trzeba zwrócić uwagę, nad czym być może popracować. Ojej, te zapalarki też. Ok. Już. No widzicie, prąd mi wyłączyli. Wczoraj też nie było prądu, bo windę naprawiali, być może dlatego, ale dobrze, że ja mam laptopa na baterię, bo bym normalnie się załamała, że tyle się do Was nagadałam. Fajne jest czytanie, a to by mi wszystko przepadło.
No dobrze, widać, widać, wybieramy kartę z mistrzami. Ojojoj. I już tasujemy. Poproszę jakieś fajne przesłanie dla strzelca na 2021 rok. Jakieś fajne przesłanie. Gest pojednania. Pięknie, jaka piękna karta. Pani białego bizonu. Bizona. Coś pięknego. Już patrzymy, kochani. Już, już, już. Dobra. Tak wygląda ta karta. I czytamy. Gest pojednania. Ta karta zwiastuje rozwiązanie sporu lub nieporozumienia. Uwikłani w tę nieprzyjemną sytuację są gotowi przebaczyć i zapomnieć. Staraj się dostrzec punkt widzenia innych, co zmiękczy nawet najtwardsze uczucia. Gdy do tego dodasz współczucie, moc uzdrawiającej miłości sprawi, że harmonijnie zostaną zaspokojone potrzeby wszystkich zaangażowanych. Szczególnie rozwiązania tej decyzji pozostaw bezgranicznej mądrości ducha. Bądź skłonny wybaczyć. Okaż współczucie wszystkim związanym z tą sytuacją, również sobie. Przyjmij przeprosiny, zauważ konieczność i komiczność tych okoliczności. No właśnie, może tutaj się pokłócicie z kimś, może ktoś walnie jakąś głupotę, gafę, bo mamy te dwa głupcy, tych dwóch głupców, więc to czasami jakieś głupoty, jakieś nieprzemyślane decyzje bądź poczynania kogoś, no i trzeba po prostu, no wy musicie być mądrzejsi i silniejsi, no tutaj koniec roku pokazuje, tak, wy w karcie mocy i jakieś głupoty, więc no nie bierzcie wszystkiego do siebie, patrzcie na niektóre sprawy z przymrużeniem oka, zwłaszcza kto co robi, kto co mówi, jakie ma w czymś doświadczenie, no bo wiadomo, jak chodzi o jakieś poważne inwestycje finansowe i ktoś ryzykuje, robi głupotę, osoba, która do tej pory była naprawdę odpowiedzialna, kompetentna i z głową coś robiła i ma ogromną wiedzę na ten temat i robi jakąś głupotę, no to wtedy macie powód do tego, żeby się zdenerwować i powiedzieć, co ty odwalasz, powiem brzydko, za historię. Natomiast jeżeli widzimy, że ta osoba no, mało jest rozgarnięta i po prostu jest takim wolnym duchem i czasami coś klepnie, coś powie, zanim się zastanowi, jest niepoważna w swoim zachowaniu, wy musicie przejąć kontrolę, wy musicie po prostu zrobić dobrą minę do złej gry i wybaczyć i po prostu pokazać wzór do naśladowania, tak? Być tą stroną dominującą i prowadzącą za rączkę, no bo niektóre osoby czasami trzeba przez całe życie prowadzić za rączkę, bo one same nie umieją się odnaleźć w świecie i ciągle popełniają jakieś gafy życiowe. No dobrze, co aniołki na to? Poczuj swoją siłę i moc. I tą siłą i mocą kieruj, kochany strzelcu. W 2021 roku jesteś w karcie maga, jesteś w karcie siły, odwagi, waleczności, asa buław, wykorzystaj te atrybuty, tak? Tutaj anioły pokazują Ci jako króla, który ma władzę w rękach, wiedzę, odpowiedzialność i decyzję, więc wykorzystuj to. Wykorzystuj to dla dobra swojego, swoich bliskich i ogólnie wszystkich spraw życiowych, które powinny się potoczyć w dobrym kierunku. Uciekaj od spraw, które emocjonalnie Cię wypalają i ściągają gdzieś w dół do tych takich bardziej niskich wibracji, emocji. To nie na tym polega. Podobne przyciąga podobne, więc jeżeli wierzymy w swoje możliwości, uparcie dążymy do określonego celu, to zawsze go zrealizujemy. Na tym polega, kochani, to wszystko, co się dzieje w naszym sercu, w naszej głowie, w naszym umyśle i później w kreacji i manifestacji w sprawach zewnętrznych i materialnych. Moi kochani, to by było na tyle. Życzę Wam wspaniałego, udanego 2021 roku. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, być może nie dla wszystkich, dlatego
Dosłuchajcie sobie dodatkowo film ze swoim znakiem ascendentalnym, księżycowym bądź Wenus. I co, kochani, widzimy się na kolejnych filmach. Zapraszam Was na mój kanał w zakładkę wideo bądź playlista. Tam są filmy na czwarty kwartał bieżącego roku. Można sobie odsłuchać październik, listopad, grudzień 2020, sprawy uczuciowe, finansowe. No i oczywiście też czytania roczne, na bieżąco czytania ogólne, comiesięczne, na miłość, uczucia, tygodniówki, dniówki, do wyboru, do koloru. Na pewno każdy z Was znajdzie coś ciekawego na moim kanale. Serdecznie zapraszam do słuchania, a tymczasem się z Wami żegnam. Jeszcze raz dużo miłości, radości, pogody ducha, realizacji w 2021 roku i zdrowia przede wszystkim, bo jak jest zdrowie, to później można działać, jeżeli się tylko chce. Zdrowie jest najważniejsze, pamiętajcie o tym. I cóż, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia, do kolejnego razu. Wszystkiego dobrego, strzelce. Pozdrawiam.